Jest z nami kapitan Oniko Warszawa, Andrzej Wrona. Andrzej, gratulacje, siódme zwycięstwo z rzędu. Dzisiaj jednak musieliście się dużo namęczyć z tą łuczniczką, prawda? Tak, dziękuję bardzo za gratulacje. To był ciężki mecz. Wydaje mi się, że dobrze, że taki mecz był, bo gdzieś tam chyba powoli zaczęliśmy trochę bujać w obłokach, że możemy sobie na tam 70-80% zagrać z łuczniczką. I okazało się, że nie, i z żadnym zespołem nie możemy tak grać. Inne wyniki też pokazały tej kolejki, że gdzieś tam te drużyny, które teoretycznie nie powinny zdobywać punktów, wygrywają. Dlatego my się cieszymy, bo łuczniczka grała dzisiaj bardzo dobrze, szczególnie te dwa sety, które wygrali. I to był ciężki mecz i te dwa punkty też są cenne. I tak jak mówię, wydaje mi się, że taki mecz nam się przyda gdzieś tam do naszych głów i dla jeszcze większej mobilizacji na przyszłość. No właśnie, to taki zimny prysznic przed tym meczem, który przed nami w środę z Jastrzębskim Węglem. Nie nazwałbym tego zimnym prysznicem. To jest cenne zwycięstwo, naprawdę, bo nie sztuką jest wygrywać, jak się gra bardzo dobre mecze i wszyscy grają super. Sztuką jest wygrywać takie mecze, gdzie nie idzie. No dzisiaj nam nie szło w tych dwóch setach, tego tiebreaka też tak nie wiadomo było, co to będzie. Początek taki niemrawy, ale koniec końców w tych najważniejszych momentach to my zachowaliśmy trochę więcej chłodnej głowy. Zaangażowaniem i determinacją zdobywaliśmy przewagę i wygraliśmy. Także myślę, że te dwa punkty cieszą dzisiaj mnie, przynajmniej jako kapitana tej drużyny. Cieszy chyba jeszcze pierwszy tytuł MVP w tym sezonie. Taka nic ciekawostka, to jest mój drugi w ogóle tytuł, od kiedy jestem plus Liza, to już jest 11 lat. Pierwszy zdobyłem jeszcze grając w Bydgoszczy, więc zawsze gdzieś tam to MVP jest przy Bydgoszczy. Mam nadzieję, że to nie jest zależność na przyszłość, bo już w tym sezonie chyba się nie spotkamy z Bydgoszczą. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.